Twoja przygoda. Co zaczyna się od przygód. W ogóle uwielbiam Australię za to, że oni są tak pomocni, bo patrzycie właśnie na ludzi, którzy przyjechali spóźnieni na lotnisko, a mimo to zostali wpuszczeni i obsługa nam bardzo pomogła, także wow. I to już drugi raz w sumie. Musimy jeszcze kawę wziąć po drodze. Oj nie, to już zamiast kawy. Takie nerwy od rana. Bardzo, już samochód na nas czeka na środku placu. To twoja sprawka? Mamy szybko stąd się zbierać. Chyba tak. Wypad z lotniska. Za długo zwlekaliście, za długo kawkę piliście. Przystanek. Pięknie pachnie. Nikogo tu nie ma. No. Mijaliśmy chyba 3 samochody na krzyż. Tutaj widać, jak kwitnie burz i przepięknie pachnie miodem. Wspaniale, naprawdę. Miejsce nocy. Wow. Idziemy sobie po zachodzie słońca i co chwilę tak jest cicho, cicho, cicho i nagle jest po prostu taki tupot i słychać, jak odbiegają wallabies. I tutaj jest ich po prostu setki, naprawdę. Strasznie bym chciała. Właśnie tak przed chwilą mówiłam Marcinowi, że chciałabym, żeby nagle tak zniknęły te wszystkie rośliny. Wszystkie te drzewa i wszystko, i żeby zostały same zwierzęta. I założę się, że byłby taki efekt, że byłoby takich 100 oczu wpatrzonych w nas. Bój się mały. Widzisz Marcin? No. Puszysty, a nie gruby. On się czai. Ojej! Jezu, ile ich tam jest? Te kubki wszystkie to są króliki. Niesamowite. A tutaj jest jeden też. Hej Marti, co robisz? Kolację. A co będzie? Będzie spaghetti z cukinii i marchewki z sosem pomidorowym z wegańskim mięsem. Takim wow. O. No ale zobacz. Zobacz z jakimi widokami. No to jest niesamowite po prostu. Przepięknie. Słyszysz ten dźwięk? Jak? Zajebiste. Mega dobre. Ja ci zawsze zazdrościłem tego Beyond Meat'a, jak ty jadłaś, a jak ja jadłem zwykłą wołowinę. I teraz oficjalnie stwierdzam, że Beyond Meat jest lepszy. Zwłaszcza jak jest taki... jak ten. Czyli? Dobrze doprawiony. Dobrze. Pieprz!
Albo COVID. Dzień dobry. Drugiego dnia na Tasmanii. Wczoraj przylecieliśmy do Hobart, wzięliśmy samochód i przejechaliśmy przez całą wyspę na północ, więc jesteśmy teraz w takiej najbardziej górzystej części Tasmanii i idziemy dzisiaj na Cradle Mountain. Wreszcie, jesteśmy w górach. Jest naprawdę super, piękna pogoda, więc myślę, że będzie fajna wycieczka. Przyjechaliśmy tutaj autkiem pod Visitor Center i wygląda to tak, że online kupiliśmy entry pass do wszystkich parków narodowych na terenie Tasmanii i teraz musimy pójść do kasy, pokazać, że mamy ten entry pass i tutaj wsiadamy w shuttle bus i jedziemy jeszcze kawałek dalej w głąb parku i tam można zacząć już trekking. Co my tu mamy? Naprawdę? Czemu to służy? Żeby patogeny zabić, których się nie chce wprowadzać do parku. Na przykład COVID? Nie, raczej z jakichś innych miejsc, bo te buty były w Tatrach, więc mogły przywieźć co nieco. W całym tym trekkingu chyba najbardziej niesamowitą rzeczą jest to, że idziemy cały czas wśród tych krzewów. A to z tego co wiemy, to jest krzew manuka, czyli krzew, z którego robi się przepyszny miód, który jest w Australii dostępny w każdym sklepie właściwie. Jest no, przepyszny naprawdę. Natomiast na całym świecie nie jest tak łatwo dostępny. I jest chyba jednym z droższych miodów na świecie, z tego co wiem. Ten zapach jest tak oszałamiający. To jest tak jakby iść sadem bzu w Polsce w maju. Cały czas po prostu aż głowa niemalże boli od tego. Jest pięknie pachnie. Jest jeden minus tego, że wszystko tutaj kwitnie. Jest mnóstwo lata czy jakieś. Aż ciężko się zatrzymać gdzieś, żeby coś zjeść. Już wiem, co czują ludzie na Uluru. Oj, nie wiesz. Nie. Tam jest ponoć jeszcze więcej much. Aż ludzie noszą takie siatki kapeluszy. Spadajcie mi. To zdobywanie szczytów na Tasmanii nie jest do końca takie jak planowaliśmy, bo Marcin ma od jakiegoś czasu już kontuzjowane kolano, więc i tak dobrze, bardzo dobrze i super, że udało nam się wyjść i jest super, ale nie chcemy ryzykować, dlatego nie wybieramy się gdzieś tam wysoko w góry, tak jak zwykliśmy to robić. No ale ja chcę chociaż kawałek widoku zobaczyć, więc zostawiłam Marcina tam na przełęczy i idę tam w górę. I chyba dobrą decyzję podjęliśmy, bo no, są łańcuchy. Zaskoczenie. Ale fajnie, ja lubię łańcuchy. A więc oto jestem i wygląda na to, że warto było się spocić. Dlatego prawie nikogo tu nie ma. Tamta góra to jest Cradle Mountain właśnie. Ale pięknie. No. Zaskoczyły mnie te góry w Australii, powiem szczerze. Miłe zaskoczenie. Och, tęskniłam za górami strasznie. Cudownie.
Czego szukasz? I co, znalazłeś jakiegoś? Nie, tylko ślady. Ślady? Mhm. Czy tropy? Brązowe i kwadratowe ślady. Oh, really? Where is it? There's one up on that hill too. Oh yeah. Yeah, I can see. Apparently it's been walking just around here. Mm. Thanks. Thanks a lot. Zapraszam na room tour. Nie nagrał się jak przyjechaliśmy, więc teraz będę nagrywać jak się wyprowadzamy. Troszeczkę jest dlatego większy, może bałagan. Chatka numer 3. Tutaj mieliśmy kluczyk na kod. I tak, mamy chatkę z aneksem kuchennym. Można szerokokątnym będę nagrywać, to będzie lepiej widać. W kuchni jest wszystko, czego potrzeba. Wystarczy tylko zrobić zakupy i tutaj jest taka część jakby dzienna, ale jest też dodatkowe pojedyncze łóżko, jeżeli ktoś, jakby byłyby tutaj trzy osoby. Jest klima, więc spoczko. Tutaj jest stół, bardzo wygodna kuchnia i część sypialna z dużym łóżkiem. Tutaj jest szafa, a z sypialni się wchodzi do łazienki. Łazienka jest taka basicowa. Natomiast ciekawostką w tym domku są australijskie wynalazki, czyli ta lampa, która ma też funkcję grzania, co zaskoczyło mnie bardzo. A w łóżku natomiast są elektryczne koce, które są pod spodem tutaj i włącza się je takim włącznikiem. Każdy ma swój włącznik po swojej stronie i on się podgrzewa. To są takie australijskie wynalazki, które mają pomóc zimą, no bo oczywiście nie ma ogrzewania w domach. Tutaj Marcin trzyma jeszcze piecyk. Mamy piecyk. I jesteśmy w środku lata tutaj, a z tych kocy i z tamtej lampy korzystaliśmy, więc no naprawdę robi się chłodno wieczorami. Natomiast to, co jest najfajniejsze w tej całej chatce, to jest widok. No jest przepięknie. To jest taka bardzo przyjemna weranda, tam jest wejście do drugiego, jakby drugiej części domku, która jakby jest dla innych gości. W sensie tam jest taki sam bliźniaczy domek. No ale ten widok to jest po prostu niesamowita rzecz. Tam teraz są chmury, ale przepięknie widać góry. I mieliśmy tutaj przepiękne zachody słońca. Robimy dzisiaj ten oto walk. 45 minut do
punktu widokowego, który może być bardzo ciekawy. A jesteśmy w zupełnie innym krajobrazie niż byliśmy wczoraj. Takim kosmicznym trochę. Tutaj jakieś wyschnięte drzewa, głazy porozrzucane. Więc no jest ciekawie. Trochę jak Islandia, tylko że są te drzewa uschnięte. Trochę tak. I niezmiennie nie chodzimy sami, bo towarzyszą nam muchy. Chodźmy. Czy zwierzaki? Pewnie diabeł tasmański. W typowym małym australijskim miasteczku chorobem z dzikiego zachodu. Tam poczta. Bardzo proszę, homemade lunch z widoczkiem na górki. Jesteśmy w takim eleganckim bed and breakfast, a nasz samochód wygląda tak. No cóż, tak się kończą offroady. Tym razem śpimy w takim bed and breakfast, takim starym, trochę brytyjskim jakby stylu. Mówiłaś, że to jest najstarszy budynek w Launceston? A tak, to jest jeden z najstarszych budynków w Launceston. Racja. Szukamy naszego pokoju. Nasz pokój na tak. Tak. Wow. I tak wygląda nasz pokój. O kurde. No, chyba przenieśliśmy się w czasie, Marcin. No i tutaj najciekawszą rzeczą chyba jest ta wanna, która znajduje się w rogu pokoju. I z okna widać widok na Launceston. Jeszcze raz pokażę tą wannę, w której się wchodzi po schodkach. Myślałam, że tutaj w pokoju nie ma toalety, że za łazienkę robi tylko ta umywaleczka i wanna, ale, a to, że to jest szafa, ale okazuje się, że nie, że to jest toaleta właśnie. Niespodzianka. Jak ci się podoba, Marcin, królewskie łoże? Bardzo. Bardzo, nie? Mam dla was jeszcze jeden protip, bo ostatnio robimy zawsze tak, że jak szukamy noclegu jakiegoś na Bookingu lub na Airbnb, to później sprawdzamy, czy da się zarezerwować bezpośrednio gdzieś tam przez stronę. I w przypadku tego hotelu mieliśmy tak, że dzięki temu, że zarezerwowaliśmy bezpośrednio, mamy nocleg tańszy i do tego w nagrodę za to, że rezerwujemy bezpośrednio, dostaliśmy butelkę wina. Mogliśmy wybrać czy białe, czy czerwone, czy chcemy early check-in lub late check-out, ale akurat nie potrzebujemy ani się wcześniej tutaj pojawić, ani później stąd wyczekować, więc wzięliśmy butelkę wina. Więc tak. I to już któryś raz mamy taką sytuację, że rezerwujemy sporo taniej dzięki temu. Tam jest napisane Tazi Trio. Tazi Trio? Zostaliśmy, tak. Please enjoy our welcome gift to you. I jeszcze pokażę wam część wspólną, w której jutro będziemy jeść śniadanie. Tak wygląda. Jeszcze taki stary. Kredens przepiękny. Znaleźliśmy coś, czego się w ogóle nie spodziewaliśmy. Co to jest? Dom polski. Ale co to jest?
Co my tu mamy? Lokalne ostrygi. Dobra, to teraz reakcja Marcina. Już jedną zjadłem, więc to nie będzie taka reakcja live. Ale tak, jedliśmy ostrygi w Sydney, jedliśmy ostrygi w Queensland, jedliśmy w Jervis Bay. I wszędzie były po prostu fantastyczne. Ale to, co wszędzie były tutaj, lokalne. To, co jemy tutaj, to jest jeszcze next level. Ja zrobię coś mega nieprzyzwoitego. Ale ta ostryga to jest po prostu maślana. Nie trzeba gryźć. Rozpływa się w ustach. Cała się rozpływa. Nie ma żadnego posmaku. Muszle są przepiękne. I z jednej, i z drugiej strony. I są stamtąd. 20 km w tamtą stronę. Więc są super świeże. Mega. Popijam to lokalnym przysmakiem, bo prowadzę samochód. Ale to jest w ogóle świetne odkrycie. To jest woda. Można mieć gazowaną albo niegazowaną. Likier, nie likier. Syrop z limonki. Cytryna. I Agnostura bitter. Mega dobre. No dobra, to ja wyłączam, bo chcę następną ostrygę zjeść. No dobra. Wjechało danie główne. Mamy przegrzebki, to panierowane, jeszcze takich nigdy nie jadłem, z frytkami i z sosem tatarskim. Mega śmieszne, bo to, co w Polsce, w Europie się tak podaje raczej na bardzo elegancko, w Australii jest, zwłaszcza na Tasmanii, serwowane w sposób bardzo casualowy. No tak, bo to są lokalne produkty, więc nie ma co robić wielkiego halo z przegrzebek czy z ostryk. Bo są wszędzie. No dobra, to... Do tego piję jeszcze tasmańskie białe wino. Tak. Zawinią blank. No dobra. Zrób tasting na żywo. Tylko uważaj, bo mogą być gorące. Będą gorące. To weź tak troszeczkę może. Co? Jeśli ktoś ma ochotę na fish and chips, ale bardzo premium, to jest coś takiego. Tak. Bardziej kategoria fish and chips niż przegrzebki, no ale spróbuj sama. Okej, dobra, próbuję. Jesteśmy właśnie na plantacji lawendy. I to jak tu pachnie. Teraz jesteśmy nawet nie na plantacji, jesteśmy tuż obok destylarni. Tak. Tam w sumie było nawet widać, ale ciemno. So, from the harvest every year we make the two products, the dried flowers and the oil. Jesteśmy właśnie na polu lawendy, jak widać zresztą. Już troszeczkę kolor nie jest tak intensywny, jak wtedy, kiedy jest w pełnym rozkwicie. Już jest troszkę bardziej szara. To jest taka lawenda tuż przed zbiorem. I pani przed chwilą nam mówiła, że za 2 tygodnie około już jej w ogóle tutaj nie będzie. Lawenda tutaj kwitnie od grudnia do końca stycznia. Jesteśmy właśnie przy końcówce stycznia, więc tak to wygląda. Ale dowiedzieliśmy się też bardzo dużo ciekawych rzeczy o destylacji, bo tutaj też jest destylarnia tej lawendy właśnie, gdzie wytwarza się olejki lawendowe. I ciekawostka jest taka, że proces destylacji lawendy jest bardzo podobny do destylacji whisky. Tego nie wiedziałam, więc to jest bardzo ciekawe. Robi się prawdziwy upał. Tak. Więc idziemy po coś specjalnego. Ale mam wrażenie, że ten upał jeszcze bardziej wzmaga te zapachy, które się tak, są zapach tak. Po prostu odurzający. Mega. Ja uwielbiam zapach lawendy. Mimo, że jest stara, taka już trochę przekwitnięta. Tak, bo troszkę wyschnięta. Kolor już jest taki szary lekko. To zapach się unosi niesamowity. Wspaniały.
No dobra, to teraz idziemy po coś dla ochłody. Lokalny przysmak. Ciekawostką jest to, że lawendy nie lubią za bardzo insekty, więc tak naprawdę z takich uprawnych roślin jest ona jedną z niewielu roślin, która nie musi być pokryta żadnymi siatkami ani nic takiego. Tak samo wszelkie inne zwierzątka typu łabisy czy jakieś mniejsze kangurowate też nie lubią tego smaku, więc właściwie przed niczym nie trzeba jej chronić. Jest łatwiejsza w uprawie dzięki temu. Kogo my tu mamy buszującego w polu lawendy? Mnie. Dobra? Mhm, bardzo dobre. Ale topią się strasznie szybko. Chcesz spróbować? Nie chcę. Nie, mamy tutaj... Mamy tutaj antagonistę lodów. Antagonistę lodów, tak. No dobra. Antagonistę lodów i największą fankę lodów. Pokaż klasę, Marta. Co masz na myśli? Żebyś zjadła tego loda, zanim się roztopi. Pycha. Żeby jedni mogli się rozkoszować smakiem lawendy, tutaj się dzieje praca. Dzięki pszczółki. Dobre lody. Może nie słyszałeś spróbować? Nie. Co za dziwny człowiek. Dajcie znać w komentarzach, czy jesteście team Marta, jeśli chodzi o lody, czy team Marcin. O matko, wiadomo, że zostanę zmieszany złotem. Zobacz, jak są takie dobre. No dobra, to daj. Skuszę się. Wiecie. Jesteśmy teraz 2 godziny drogi od tej farmy lawendy. Cały czas na północy Tasmanii, ale już przy samym morzu na wschodnim wybrzeżu. Właśnie przyjechaliśmy do Bay of Fires, a czemu tak się nazywa to miejsce, to zaraz Wam pokażemy. Uwaga, żeby się nie poparzyć. Czym? Dojechaliśmy do Swansea, czyli jesteśmy już trochę bardziej na południe Tasmanii. I dzisiaj śpimy w tej oto słodkiej chatce, która jest chatką, starą chatką pasterzy z 1800 któregoś tam roku, więc jest bardzo stara, zwłaszcza jak na Australię. Zapraszam zatem na room tour. Nie będzie on długi. Tak, tu jest łóżko. Zaraz przy wejściu, ale jest duże, wygodne. No ale to, co skradło moje serce, to jest po prostu ten kominek, który zresztą działa. On też jest oryginalnym kominkiem. Oryginalny jest też sufit. Chodźmy zatem do małej kucheneczki. Taka bardzo basicowa. I tutaj jest łazienka. A tutaj przed łazienką jest balkon, to zaraz do niego wyjdę. No dobrze, chodźmy zatem jeszcze do tego balkonu. Tutaj jest tył kominka, stara, oryginalna konstrukcja. A tutaj jest właśnie taki tarasik, gdzie jest grill, oczywiście schowany. No i tutaj zaraz przed naszym domkiem płynie rzeczka. Wow, strasznie mi się podoba to miejsce. Widzę, że jednak porządnie zmarzliśmy, co? No, trochę tak. Jednak te wieczory i noce na Tasmanii są bardzo chłodne bywają. Ale na szczęście mamy tutaj kominek. Co prawda nie było tak łatwo go rozpalić, ale YouTube. Co
zawsze jest pomocne. Wspólnymi siłami plus tak. YouTube daliśmy radę. Ale świetnie Bali. Już jest cieplej. Piękne nogi. No. A, aż mi ciepło od tego. No dobra, w nocy nie zmarzniemy przynajmniej. To na tym zakończymy tego vloga z północnej części Tasmanii, bo już jesteśmy trochę bliżej południa. Czekają nas nowe parki narodowe w trochę innym klimacie, ale żeby nie był ten vlog zbyt długi, to tutaj przerwiemy pierwszą część. Także do następnego. Pamiętajcie o łapkach w górę i o subskrypcjach. Pa! Night, night!